Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam na kolejną część przygód w grze Assassin's Creed Mirage. Is everyone here? The one bin Arslan dies now. We wait only for you. Skoro tak, ale widziałem, że nawet osioł uciekł. I am ready. Let us go. They stole you from your homes when you were free and brought you here to die in their fields as slaves. They've slaughtered our brothers like dogs in Sharqiyya. Now they have taken more of us. No! No more! I promised you a new life. I gave you my word. More join us every day. From the least in Baghdad to the greatest. Allah is with us. Our cause is righteous. Our justice is destined. God is great! God is great! There is no God but God, and God is great! Czy ja dobrze rozumiem, że w ośmiu chłopa lecimy na jakąś dobrze strzeżoną Havirę? To my może będziemy tu stąd obserwować? Aikido, co ty myślisz o tym? Nie no, w sumie nie ma ich aż tak wielu, a co możemy się pobić, to nasze. Lecimy. Bombka w rękę, znaczy ta bombka, te dymy, o, dymy. To jest dobre określenie. Zobaczymy, co możemy tu zrobić. Nawet kot ucieknie. Temu to się tam nie podobało na miejscu. No to cyk! What's up? No i lecimy, po kolei. Nie znamy te numery. W sumie to nawet nas jeszcze nie poznali dobrze. Trochę cheaty, z tym dymem. Ej, wstawaj, chłopie! Wszystko. Jeszcze jakieś listy. Doganie. Oczekuję w tym tygodniu pełnego raportu o postępach. Szczególnie Al-Ashema ma pytania dotyczące obcego, które ostatnie czasy węszy w Jar Jarai. Radzę ci porządnie przygotować odpowiedzi dla własnego dobra. Al-Ashema nie lubi rozczarowań, jeszcze bardziej niż ja. Będziemy jak zwykle czekać na ciebie w klubie oficerskim. O! Co to? To wszystko? Po zabawie? A nie. Wbijamy do środka, tak? A łowca buntowników wpadł. When word gets out of this victory, many will join our cause. Duan bin Arslan was carrying orders. He was to report to superiors at the officers' club in Sharqiyya. Those superiors may be who ordered the executions. Does it name them? It uses code names. Al-Rukh and Al-A'ishma. Only the order uses such names. I will go to this club and see what I can find. I wish you luck. I must return and wait for Beshi. Be careful, Ali. The Khalifa will be hunting you both after this. There are things we cannot hide from if we are to be truly free. I should go to the officers' club in Sharqiyya. Skoro tak, jakbym wiedział, że to taka chwila, to może byśmy nie czekali z tym atakiem. Myślałem, że to tu trafiliśmy na głównego złego. Okazuje się, że ten najważniejszy gdzieś nam się ukrył dalej? Dzień dobry, do widzenia. No to klub oficerski wita, chyba jedyna opcja. Z niego spróbujemy wyciągnąć kolejne podpowiedzi i zobaczymy, do czego te nas doprowadzą. Ale to... my jesteśmy tak daleko od miasta. Mamy szybką podróż? Jakby co, to mamy szybką podróż. A klub oficerski gdzie jest? Ciężko bez odpalonego śledztwa taki znaleźć, ale już to mamy. W ogóle jak ta część świata ładnie wyczyszczona. To jesteśmy jak u siebie w takim układzie. Aikido, kogo tam widziałeś? I dlaczego straciłeś z widoku? No. Tu. Jesteś. A, po prostu. Znajdź członków zakonu spotykających się w klubie. Czy my możemy tam wbić, czy tylko dla oficerów to jest? Trochę nie podoba mi się ta strzeżona okolica. The officers' club. Now to find a way inside. My tu nie byliśmy w ramach jakiejś misji pobocznej? Co, ten klucz wykradliśmy? Może stąd te tereny wydają się być takie znajome. Ale to tylko lepiej. Chociaż nie, tam była sauna czy jakoś tak. Łaźnie, o. Just passing through. Wow, sporo ich tutaj. Że też to nie może tak działać, że jak raz wybijemy, to znikają na dobre problemy.
go podnieś od razu. Albo, a podnieś, leć. Dobra, zostaw chłopa. I co, nawet go nie widzieli? Podejrzana sprawa. O, o, już widzieli chyba. Gdzie to jest ta? Dobra, który podejdzie do nas jak... O, o, what, what? O, nie, 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 aż tyle. Tylu to nie. Może tamten się odwróci do tego czasu. I co jest? Ten wiedział, co go czeka. Siedzimy w środku, prawda? Prawda. Chodź. Twoja kolej. Ej. Don't worry. Too obvious. Hey. Można to polubić. No było niebezpiecznie, ale udało się jakoś z tego wyjść. Sądzę, że reszta nie jest aż tak bardzo zainteresowana tym, żeby walczyć. Gorzej, jak pomyliliśmy obiekty i nikt nie musiał ginąć. No dobra, tak jakby już pół drogi za nami. Trzeba pamiętać o nożykach, które można podnieść i fajnie tutaj użyć, zużyć i nikt nie będzie widział. Nie jesteś głodny? Szukaj sposobu. Locked. This must be the officer's room. I need the key. Ochrona przy sali oficerskiej została wzmocniona, a na drzwiach są nowe zamki. W drzwiach, na drzwiach, a bo to tak inaczej trochę. W ramach zabezpieczenia przydzielono ci klucz. Strzeż go jak oka w głowie. Nie używaj go, jeśli nie rozkaże tego oficer. Nie opuszczaj posterunku. Na wschodnim tarasie. To rozumiem, to był gość z kluczem. Did you see that woman whose husband we took? It is not unlawful to make her your slave. Oh, don't look at me like that. Allah has favored us, Jasur. Or should only the mighty Al-Mahdi Khwar enjoy such blessings? Do not speak his name, not even here. Of all of us, he scares me the most. You know what he's like. If he learns of my past and finds fault, where can I run? I do not have the luxury of your ships, Nadir. You may have taken liberties with truth in the past, but you have proven your loyalty many times. You executed those rebels recently. That was a task more cold-blooded than his ordering of it. Perhaps he should fear you. It is your voice I hear, but the words are those of the Shaitan himself. Do not jest. I want no trouble when he returns. Shaitan! That is high praise coming from you. It is as I told you. We are favored. I need not fear anything. Where is Duong? He is late. As always, my friend, you worry too much. Which is why you are merely Al-Rukh, and I am Aeshme. My apologies, generals. Doan bin Arslan has been murdered, and we fear there is an intruder. We must get you to safety. I knew something was wrong. Duong is never late. Those two are with the Order, and they serve a third they call Al-Mahdi Khwar. But now, I need to find a way out. Tam zepsuć akcję, ale chyba nie dosłali nikogo tutaj. To się nazywa profesja. Asasyńska profesja. No, coś pięknego w tej grze. Nie wiem, czy to lata doświadczeń w Origins i innych odsłonach, czy to po prostu ta daje takie możliwości. Ale podoba mi się to, jak można podejść do tego tematu. Fulat! A, skoczmy stąd. Zawsze to jeszcze dodatkowy skok wiary, coś... O, już myślałem, że w tą stronę. Coś dla nas. Jakoś nie po drodze. O, sorry. Najgorsze jest to, że jeżeli chodzi o kradzieże ze skrzynek, jeżeli ludzie to zobaczą,
to też nas oceniają. I to negatywnie, co dziwne. Więc musimy uważać w tym temacie. Dobra, full lat. A, bo my od... No, tu też mamy przejście. Od strony dachu możemy tam wbijać. You have kicked many nests. Mercenaries are everywhere, like angry ants. It explains Besh's absence. He's avoiding the mercenaries. I hope the trouble was all worth it. I have discovered two of the officers are working with the Order. And there is another. Their leader. Three? That would explain the Order's reach in Sharqiyya. The first two go by the names Al-Rukh and Al-Aishma. The third, they call Al-Mardikhwar. They hide behind pompous names like prideful children. Do not mistake the Order's vanities for childishness. They are the real power behind the Abbasids. Did you discover anything that would identify them? O, no wszystkich zapytajmy. Al-Rukha ma dobry nick. The one named Al-Rukh was called Jasur by his companion. He is hiding from his past and lives in fear because of it. Jasur, yes. That must be the Arab general Jasur ibn Basil. I know of him. A coward who stole credit for victories on the battlefield, won by others. A past he has gone to great efforts to hide. Jasur has a villa at Qasr Saleh to the west. You could look for him there. The one called Al-Aishma. His real name is Nadir. He has command of ships and is not timid like his companion. Arrogant, in fact. Nadir. That must be Admiral Nadir ibn Havid. A boastful fool concerned more with his ships than his own men. Ah, yes, the Admiral. Boastful, perhaps, but brilliant. He has created several new warships for the Khalifa. The Order's reach has grown if they have recruited Nader. You should look for him at the lower harbor to the north. As for their leader, Al-Mardikhwar, I learned only that he is away from Sharqiyya and expected to return soon. This one I do not know. It is the first time I have heard the name. If he is their leader, he ordered the death of my men. He's the one you must find. Yes, and for other reasons besides. Our best hope of finding him is through the first two. Find this Al-Mardikhwar, Basim. As we agreed, I will wait for Beshi. I am grateful for your help freeing my men. Take this token, with thanks. I will find Jasur and Nadir, and unmask their leader. They will be wary now, protected within their strongholds. You may have to lure them out. Tread carefully, Basim. These are dangerous men. So am I. My nawet bardziej. Ujawniono kilka spraw. Brak nowych zleceń. Co to za pusta skrzynka? A, to drewniane, chciałem pogłaskać, a to tyle co z tego wyszło. Słuchaj, kolego, sztą siły jeden, to ludzie na mieście nam więcej daj. Welcome. Odblokuj narzędzie, nie, ulepsz. Już odblokować chyba nic nie możemy. Take a look. Kolega wygląda, jakbyśmy go w toalecie dorwali. Ja nie widziałem, że te bombeczki też jeszcze nieodblokowane, to chyba bardziej nam się wabik przyda, tylko tak. Wpadają w panikę albo ogłusza wszystkie cele. I co, one wtedy leżą? A rozbija klatki? Dobra, to nam się najbardziej przyda. Rozbijanie klatek, was i innych rzeczy. To bierzemy to. Doładujcie nam. O, wybieram. Okej. Okay. Może czasem wyjść tak, że to będzie najważniejsza funkcja tego narzędzia. Dobrze, kolego, już możesz tam wejść. So long. Odpuścił, czekał. Dziękuję. Jakoś lepiej się czy. Gdzie jest ta 177 metrów? To nie tak prosto. To dokąd teraz? Rozumiem, że śledztwo nam się trochę... Aha. Rozchodzi na dwie drogi. A nawet dobrze. Spotkamy się... A to już zabij od razu, tak z góry. Al-Rukh? No to zaczynamy od Al-Rukha. Wydaje się być łatwiejszy w tym wszystkim. Czyli zabij generała. Rozumiem, że zabijemy i pogadamy, albo wyciągniemy z niego jakiś list. A... Szczególnie, że jest niedaleko. I co?
W sumie demon jest jeszcze bliżej. Dobra, to lecimy do demona. Skoro to wszystko tutaj, koło tej bazen... O! Lucio Express. Gorzej, że to jest poszukaj w porcie informacji o admirale, a nie zabij admirała. Dlaczego? Życie jest takie niesprawiedliwe. Czy może się nam przyda jego statki? O, ten kijek! No, w końcu mieliśmy okazję go użyć. Tak pamiętam, że twórcy się chwalili, że dorzucili takie tyczki, które gdzieś tam mogą nas majtnąć na bok. No nie wiem, czy to jest aż tak spektakularne. Ale widocznie coś nowego, z tych wszystkich asetów, jakie tutaj mamy. Tyczek nie było, ani w Origin, ani w Valhalla, ani w Odyssey. Tak to tutaj złapaliśmy. O! Po tu? Nie, to chyba jeszcze dalej. Obóz sportowy. Sportowy, może być. Panowie, chcecie się z kimś pobić, czy jeszcze... A, dajmy chwilę. Now to find Admiral. Już! This is the harbor. Now to find Admiral Nadir. Szybko poszło, brutalnie wręcz. Ale co, tu możemy sobie stać. Jakby nigdy nic. Znając życie, to nie możemy, ale gra jeszcze tego nie zaznaczyła. Albo bilibyśmy tam przed oczy tego człowieka. Zaraz było marudzenie. Co ty tu robisz? Hej. O, on chyba śpi, albo leży nieżywy. Dobra, klucz nam się przyda pewnie. Klucz do skrzyni w porcie, dobra. Kolego, cicho tam. My to jak rekin wpłyniemy. Albo krokodyl, mam nadzieję, że nie ma tu takich. Aikido dostępne. A chciałem powiedzieć, że nie mamy wzroku orła, ale jest to dość ograniczone. Żebyśmy czasem nie wyszli z wody. No nie! W sumie tak, może i dobrze. Nie, nie dobrze. Co, musimy czekać, aż wróci. No, jakby zanurkował, to trochę bym nam ułatwił robotę. Najlepsze jest to, że jesteśmy tu dość legalnie. Oglądałeś Titanica? Najlepsze jest to... Oj tam, murder, murder. Najlepsze jest to, że te babki tu, znaczy ci ludzie tu śmigający wśród nas są bardziej spostrzegawczy niż ci żołnierze tutaj. Co, not now? Albo ona próbuje na nas tamtych ludzi zwołać. Otwórz klatkę. Śpisz? A note directing all shipments to a location just south, along the river Tijla. Na południe do Tygrysa wszystko wysłać. No dziewczyno, nie ma co tu się kręcić, ale jak mamy gdzieś jakieś książki do odebrania, ja bym chętnie skorzystał z okazji, że nikt już ich nie pilnuje. Kurczę, byliśmy tam na górze. Przecież to wygląda jak w ogóle w tym budynku by się działa akcja. No i nie podobasz mi się. Pijany jakiś. Niestety ta wiedza kosztuje, tak. Zakazana jakaś. Zrób to, Basim. No właśnie, jakoś profesjonalnie. Nie. Znaczy... Najgorzej. A to obok? Dobra, czekaj. Już widzę, co możemy... No dobra, oni pójdą za nami, ale... Ciekawe, czy jakbyśmy rzucili przy tym petardkę z tamtej strony, czy by to też wysadziło to okno. W sensie, udałoby się otworzyć. Może niepotrzebnie zrobiłem, że je tu rozwaliłem. No, Aikido, chodź. Trzeba było dobre imię sobie kupić. Chociaż widzieliśmy ostatnio, że dość łatwo walczy się też z łowcą o dobre imię. Już nikt nas nie śledzi. Mamy te książki. No i miło. Wow, to za punkt umiejętności? To jeszcze cztery jesteśmy w domu. Cześć, dzieciaczki. O tej godzinie to nie powinniście może spać? O!
Nie korzystaliśmy z jego usług do tej pory. A nie, nie odwracaj uwagi! Miałeś nam dobre imię wykupić. Posłuchajcie muzyczki. Pomyliłem ich. Pomyliłem. Gdzie są plakaty? Tu jest. Dobra, już nie jesteśmy chyba tym złym. Musimy kawałek niestety polecieć. To nie tak miało wyglądać. Teraz trochę się czuję jak Prince of Persia. O, a tutaj też nas... Mary you? Chyba z tamtej strony to musi wisieć. No cześć. Może ten miecz w naszej ręce są źli. No dobra, no panowie, nie widzicie, że już nikt nas nie goni? Jeszcze chcą nas obrzucać jakimiś jajami. Skacz, Basimie, do góry. Dobra, tu powinno być już nam klawo. No i z jedynki, kurczę, jak wskakiwaliśmy, a nas wyrzucali z tych miejsc. Możemy lecieć. Ły, to... Ach, on tutaj gdzieś ten port ma. No, panie admirale. A szybka podróż... A, dostępna. No to lecimy tam. Będziemy się ganiać. Nie wiadomo ile. Dobra, gdzie my ten skok wiary? Nie, to w tę stronę. Dlaczego oni nas odwracają? No kurczę, ten szton muzyka trochę tylko boli. Mogliśmy go nie wydawać. Ja wiem, że nasz cel jest trochę dalej, ale już tu jesteśmy, przy tej złotej rączce. Wcale nie tak prosto na nie natrafić. Możemy biegać? Mam nadzieję, że tak. Gdzie jest moja rączka? Halo? A, znaczy mam nadzieję, że oznaczę to, co miał oznaczyć. Domyślam się, że tu legal, tak? To mimo, że... Mamy strażniku. Kogo nie popchnij? No i 4 na 4. Kurczę, jak my tą okolicę tu czyścimy. No, to nie był najpiękniejszy skok. Jak pięknie czyścimy tą okolicę. Macie jakąś łódeczkę wypożyczyć? Bo ja najchętniej to bym na misję chyba od strony wody wskoczył, jeżeli jest taka opcja. Nie myślałem, że tak po porcie będziemy mogli sobie na legalu biegać. O! Jest transport. Ja wiem. My po taksę. I widzimy się na miejscu. Wbijamy jak na filmie tutaj. Ale trochę się martwię, czy... Twórcy przewidzieli podejście od strony portu. Jakby nikogo nie było tu na łajbie. No to wygląda wręcz jak zaproszenie. Jak to zostaje taki typowy film szpiegowski. Moglibyśmy mu spalić ten okręt. Ło kurcze. Trochę kusi, nie ukrywa. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Aikido? Za wiele nam nie pomógł. Ciekawe, czy możemy tu zrobić zamieszanie, rzucić jakąś petardę. Czy nam to będzie na rękę? Może tak, z bezpiecznego miejsca, jeżeli mają jakieś petardy. To tak wygląda, jakby był powód, dla którego moglibyśmy spalić tę łajbę, aż kusi. Tylko z drugiej strony, my na nie stoimy! O nie, ugaś to szybko. Fajnie, gdyby nie to, że jesteśmy na okręcie. O, kto nas tu widział? To wody. I panowie miło wskoczyli. Rozumiem, że wyciągnęliśmy ich tam. Do środka. O! Wow! Nawet dobrze! On do nas przyszedł! Za dużo noży. What? Czego chciałeś? Co ci potrzeba do szczęścia? Dobra, dobijmy gościa, póki tu się topią. Dobij! O! Mówiłem, że dzisiaj tak filmowo wykonujemy tę akcję. Przytul kolegę. Trochę mu to zajmuje czasu. Chcesz pogadać z nim, czy jak?
A letter from Almar de Khwar about missing shipments belonging to the Turkic mercenaries. The Admiral was stealing. One down. Now to deal with Al-Rukh. O kurczę, to już? Poszło szybciej niż myślałem. Odkryto nową wskazówkę, no nie było za bardzo czasu, żeby tam poczytać. Ale kurka, no to hopa załatwiliśmy, bardzo dobrze. Aikido jest dostępne, więc to oznacza, że mamy też chyba szybką podróż dostępną. Teraz generał Jarusek, chodź tutaj. I będziemy mieli wszystkich. No to chyba dzisiaj dziabniemy, a to jednak to wejście od strony wody miało swój klimat. Jedyne co, to wybrałbym się do sklepu po drodze. Przydałoby nam się uzupełnić zapasy. Taki trochę abordaż nam wyszedł w tym wszystkim. Chcąc, nie chcąc, o. Znowu ten stresujący skok. Kiedyś się pomylę na tej wieży. Na bank się pomylę, bo ona jest tak specjalnie stworzona, żeby się mylić. Chcąc, nie chcąc. Bardzo fajnie, szybko, sprawnie załatwiliśmy problemy. Co prawda liczę, że może on na samym okręcie siedzi i to tak po cichu. Gdzieś tam udusimy, a to się okazało, że może wyszło nawet lepiej. Tak wzięliśmy go na ubocze. Jedynie co, to te zapasy strasznie szybko tu znikają. Będzie trzeba się rozejrzeć po mieście, zobaczyć, kto chce nas wspierać tu w dalszych akcjach. Cześć, dziewczyno. Peace be upon you, sir. I co tam na bazarku dzisiaj słychać? What do you have? Please, take a look. Same mordercze narzędzia, szybkie uzupełnienie. Czy minus jest taki, że... Chyba więcej wydajemy, niż zarabiamy. Powinni nam za tę robotę płacić. Don't be a stranger. A z drugiej strony nie obraziłbym się, jakby... O, a to już chyba blisko, tylko takie mury jakieś wysokie. Nie obraziłbym się, jakby dali nam 2 punkty doświadczenia za tego ostatniego gościa. Cyk, kurczę, ale Basim to jednak jest. No takie budowy, jak znalazł. Hop, 2 piętra naraz wskakuje. Coś tu mamy? Nie. A chyba widzę strażnika Aikido. Ten alarm to trochę kojarzy mi się z Dying Light, jak dzień nadchodził, albo noc się zbliżała. Można się spojrzeć. To nie jest jednak Aikidowiec. To spoko. Tam mamy kluczyk. Wspomnienia spod bramy. A nie, jednak jest Aikido. Kurka, ale to i tak mieliśmy sporo szczęścia. I nie, bo nadal nie wiem, jak tam wejść. Ten budynek ma potencjał. Nie ma kogoś, kto za sztony by poleciał dalej? Tak wiemy. Znaczy, sprawdzimy na własną rękę, jak z tymi biznesami. No nie, nie mów. No patrz, jakie fajne tutaj pręty. Chociaż tu jakieś te deseczki. Jakby mówiły, nie poddawaj się. Nie. Ale słyszę... Ach, tyle. Myślę, że od strony wody może mamy jakieś wejście. No kurczę, wydawało się, że to będzie łatwiejsze do ogarnięcia, a to tak. Z tej strony wszystko zamknięte. Tam jeszcze jakiś klucznik nam siedzi. Tych nawet nie ma co zabijać, bo i tak nic nie zrobią. Co się dzieje? Tu jest jakieś wejście. No i w tym miejscu mamy większe perspektywy. Teraz tak, czy nikogo tu nie ma? Czyli chłop się nie odwraca. Mamy to. No, no! Czysto. Ciekawe, czy moglibyśmy ten róg mu wykraść. Ale to jest miejscówka. Już nie mówiąc o tym, że chyba są narzędzia na dalszą drogę. O właśnie, jakbyśmy trochę zużyli. Może za dużo ich kupiliśmy. Dobra, co my tu mamy? Ty nam przeszkadzasz trochę. Że tak, nikt nie będzie płakał, ani widział.
Kolega znika. Tego dużego trzeba by było jeszcze upolować jakoś. To najlepiej z góry skacząc. Wow! Ale dobra, tu nas nie zobaczę. Ale to było. Wyliczone wszystko. Gdzie macie te noże? Ej! Panowie znikający. Noże do zwrotu. Tak, tak, tak. Nothing here. Ale gdzieś nam noże poznikały. Halo! A nie, są 4x4. Czułem przez chwilę, że dokładamy się do tej roboty, a tego byśmy nie chcieli. Szkoda, że teraz nie możemy się lekko wychylić i tak tylko nożem rzucić na oślep. Ale widać, że hop zmienia kierunki, więc... Chodź. Aha. No chodź. Oj, nie od tej strony, bo jeszcze wyskoczymy na ciebie, a tego nikt by nie chciał. Coraz bliżej. Teraz tak, klucz, który nas interesuje, to sobie tu podróż... Co jest? Coś znaleźliśmy? Tam jest ten. Muszę jakby dobrze wbić w czas. Ale ma jakiegoś, kurczę, kumpla na to wszystko. Ten klucz to kłopoty, no. Ten numer to kłopoty. Ale słuchaj, jeżeli kumpel by nie widział... Szkoda, że chodzą, no? To jest największe ryzyko tego całego... O! Ej, no, przesuń się. Ten klucz daje nam nowe perspektywy. Szybki skok. Oj! There must be a door it opens. Ach, poszedłbym za nim tutaj. Bleed. Już jak zaraz jakiś alarm pójdzie. Ale jakie życzenia, pokaw się. Gabinet generała. No najgorzej, że to jest dopiero połowa sukcesu. Bo tak Aikido nam wskazał, gdzie jest klucz. Ale nie powiedział, gdzie go możemy użyć. Zakładam, że raczej tam wyżej, patrząc na to, że są jakieś nagrody. Ale dobra, wrócimy zaraz na normalny szlak, tylko niech się tu sytuacja uspokoi. No ten się zrobił jakiś taki wyjątkowo nerwowy. Może też trzeba było nożem załatwić problem. Jakby podszedł tu bliżej. No. Najgorsze jest to, że jak oni są na patrolu, czasem bardzo ciężko przewidzieć ich ścieżkę. Moment. A tu są chyba... Okej. Myślę, że tu kolejny klucz śmiga. No to chyba mamy drzwi. Jest tylko dobrze to rozegrać. Można by było petardę rzucić, żeby zmienili swoją orientację. No, chodź. Dobra, ten nam się to nie przyda, a to wbijamy do środka. The whole area is on high alert. I am expected. Zabij jaszczura. No dobra, ale z tymi też chyba musimy walczyć, patrząc na to, jak oni wszyscy są ustawieni. Bo nie mamy żadnej niewidzialności. Chyba, że będą tak... Albo w sumie jakby puścić wabik. Ale wątpię, żeby tak się bawili. A może jednak? Jakby poszli w cienie. Kurczę, ten jeden tu został. Wszystko nam zepsuje. Wbiegaj! No wbiegaj! A my już nie mamy dymów? Łe, to nie tak miało wyglądać, znaczy... To nie tak miało wyglądać! Myślałem, że dymy puścimy, a wygląda na to, że odkąd mamy ogień, to nie mamy dymów niestety. I na to się nie nastawiałem. A przynajmniej nie będzie alarmował. Szkoda, bo mieliśmy takie fajne skrytobójstwo możliwe do zrobienia.
Zabrakło tylko dymu w tym wszystkim. Musimy przemienić. Tak, mogło być gorzej. A czekaj, chłopie. Słuchaj, a widziałeś to? No, nie! Chodź na minę. No! O, zabij. Tego się nie spodziewał. No to może było mniej filmowo, ale dobijmy. Hopa, mamy to. There is a note. Almar de Huar had questions about our friend's past. Smart. He was ordered to a meeting at the Great Garrison. That is two down. I should return to Fulad. Fulad, pełno reklam. Al Ruchu, przyjacielu, zanadto się martwisz. Żaden dżin nie przybył, żeby cię gnębić. Mam pomysł, jak odwieść twój umysł od tych problemów. Najnowszy projekt jest już prawie ukończony. To moje najwspanialsze dzieło, jest doskonałe. I should return to Fulad. Okej. Al Ruch and Al Aishma are dead. Nieskromnością byłoby z mojej strony twierdzić inaczej. Przyjdź do mojego obozu, jestem ciekaw twojej reakcji. Nawet tak stateczny wielbłąd jak ty będzie pod wrażeniem, tak? To... No spoko, spoko. Najgorsze, że musimy stąd jeszcze jakoś wyjść. Wiesz, pułapkę. W sensie w drodze powrotnej moglibyśmy sobie uzupełnić te narzędzia, które gdzieś tu wytraciliśmy. Ktoś nas obserwuje? A, trochę tak. Leć. Adam. Dobra, lecimy tu po rusztowanie. Nawet jak nas zobaczą, to już w sumie w tym momencie nic się nie wydarzy złego. Nie ma żadnych bonusów za brak wykrycia. No szkoda, szkoda, ale będzie trzeba to działanie wymienić, bo ten login chyba nie jest aż tak dobry. A brak ukrycia boli. Nie ukrywam. Dobra, wyszliśmy stąd. Oj, możemy tu być? Możemy. No i super. Wracamy do Fulada, dowiedzieć się, co on myśli o tym wszystkim. No panie, ale to zrobiliśmy, co nie? A to znowu tu... Najlepsze jest to, że prócz miejsc historycznych, to my nabiliśmy już praktycznie wszystkie poboczne tu kwestie do rozwiązania. Przyda się? Już nie lubi. Przyznam, że ten łowca, który przyjdzie z atakiem do nas, z jednej strony jest spoko, ale z drugiej strony nagroda chyba za niego za mała. Powinien dawać nam więcej jakichś bonusów z racji swojej śmierci. Pieniądze? Czy coś? Gdzie to były te wejście? Fulad? Za młode. Wait, Ali. Let us hear from Basim first. Were you successful in your tasks? General Jasur and Admiral Nadir are dead. Did you find anything to identify Almar de Huar? Not exactly. General Jasur was commanded to meet Almar de Huar at the Great Garrison. It seems his past finally caught up with him. Admiral Nadir was questioned about missing supply shipments meant for the Turkic military. Almar de Huar was not happy. So, Almar de Huar is at the Great Garrison overseeing supplies for the Turkic mercenaries. There is only one officer of sufficient rank who fits. Warlord Wasif at-Turki. Wasif? This makes sense. There are few others who could have taken Beshi. Beshi has been taken? He never came back. Wasif just returned from an excursion for the Khalifa and is at the garrison. If he has Beshi, that is where he will be. Then that is where I am going. Wasif controls half of Baghdad. If we challenge him and fail, it could start a war that reaches even Alamutz. You need Basim. Fine. I will meet Basim near the garrison before I move. But do not take long. I am finished waiting. Enter the Great Garrison and kill Wasif. He must not escape, and it must look like Ali did it. The safety of Alamut depends on it. It will be done. No dobra, więc ostatniego dowódcy... O, gratis zawsze dobrze.
ostatniego dowódcę będziemy musieli odwiedzić, już rozumiem, w następnym odcinku. Ach, szachmat. A przypuszczam, że to nie będzie takie szybkie. Nie? I powoli, powoli zbliżamy się do tego najważniejszego, ale dla nas istotna będzie ta umiejętność. Zwiad z ukrycia. Zresztą rozwój postaci też tak idzie w taką stronę już prawie 100%. Tutaj jedna rzecz, tutaj jakieś pojedyncze, no jedno całe drzewko, ale to pójdzie szybko. A jak szybko? Czy na ile? To zobaczymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.